Lipkowa Marta! Udzielam wam głosu! Rozbity dzban to ponad 200-letnia komedia napisana przez niemieckiego mistrza Heinricha von Kleista. Mimo swojego wieku jej kontekst jest nadal bardzo aktualny. Dzieło opowiada o patologii władzy, o tym jak mała rzecz może urosnąć do rangi nierozwiązywalnego problemu. Rozbity dzban to wiele ciekawych i zabawnych gier słownych oraz wątek miłosny, zakończony happy endem. Reżyserii nowej sztuki w Jeleniogórskim Teatrze podjął się dyrektor Piotr Jędrzejas. Tutaj mówimy o władzy, a władzy, no myślę, że się sporo należy takich, że tak powiem, uwagi, przyjrzenia się, a też także powiedzenia halo, ale może wy tak nie jesteście tylko sami dla siebie, ale także liczy się coś, co w Polsce powstaje, ale liczy się coraz bardziej, czyli społeczeństwo obywatelskie. Wątki są natury detektywistyczno-obyczajowej przede wszystkim, czyli mamy jakąś zagadkę do rozwikłania, jakąś historię, która jawi się na początku bardzo banalnie, a okazuje się, że jednak jest to, mówiąc tak kolokwialnie, gruba sprawa. Nadajemy temu jakby współczesny klimat. To myślę, że pewne gagi są bardziej zrozumiałe, a dodatkowo są jeszcze gagi, których w samym tekście nie ma. Więc dlatego myślę, że będzie jeszcze śmieszniejszy. Spektakl będzie miał kameralny charakter. Wszystko za sprawą miejsca, gdzie zagrana zostanie sztuka. Scena i widownia przeniesiona została na dużą scenę Jeleniogórskiego Teatru. 5 marca o godzinie 19 na dużej scenie, ale drodzy Państwo, będziemy trochę bliżej sceny niż zwykle, Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida. Zapraszam serdecznie. Rozbity dzban będzie można jeszcze zobaczyć 6, 11, 12 i 13 marca.